Witam wszystkich bardzo serdecznie. Końcówki jeżowe, 80 odcinek. Zobaczymy partię La Bourdonnais, ale McDonnell. 1834. Widzimy, że białe mają tutaj dwa piony więcej, po prostu je forsują. Wieża C7, likwidacja kontry. Nie pozwalamy wpaść wieży na dwójkę. Król F7, G4, wieża C5, wieża F2. Żeby nie było jakiegoś G5, teraz na G5 mamy F5. Gdybyśmy zagrali takie miękkie. Chociaż tu potem bijemy, ale bardzo słusznie La Bourdonnais chce mieć złączone pion. Teraz na G5 przepchnie, podchodzi król, likwiduje tam kontrę, wymienia wieżę i przeciwnik się podda. A dlaczego? Tu. Naprzód. I teraz wygrywa wieża D5, F6 wygrywa, no ale F5 wygrywa najszybciej. Wieża H3, E6, szach na D7 grozi. Wieża H4, król F3, ale wieża D7. Król niechętnie. Och, jak niechętnie tu idzie. A w przeciwną stronę też niechętnie. Na E8 to w ogóle źle. Na F8. Wieża F7. Czy król G8. Najprościej w świecie wieża A7 grozi szach. To nie groźne. Bo po króle F3 wieża nie jest w stanie obronić przed szachem. Bardzo pouczająca końcówka. Dziękuję wszystkim za uwagę.